Działanie duchów w zjawiskach natury. 536. Wielkie zjawiska natury, które uważamy jako zamieszanie żywiołów, czy są skutkami przypadkowymi lub też trzeba w nich upatrywać jakieś cele opatrznościowe. Wszystko ma rację bytu i nic nie powstaje bez zezwolenia Bożego. Zjawiska te czy mają zawsze człowieka na celu? Czasami bywają wprost skierowane przeciwko niemu, lecz często nie mają innego celu jak ustanowienie równowagi i harmonii w siłach fizycznych natury. Pojmujemy dobrze, że wola Boga jest główną przyczyną wszystkiego. Gdy jednak duchy mogą oddziaływać na materię i są czynnikami woli Bożej, niektóre z nich czy nie mają przeznaczenia wpływania na żywioły, by je zakłócać, uspokajać albo i kierować nimi. Ależ to widoczne. Inaczej być nie może. Bóg nie działa wprost na materię. Ma On sobie oddanych wykonawców we wszystkich stopniach światów stworzonych. Mitologia starożytnych jest całkowicie opartą na pojęciach duchowniczych, z tą różnicą, że uważała ona duchy za bóstwa. Owóż przedstawia nam tych bogów z przymiotami władzy wyłącznej, jedni z nich byli przeznaczeni do kierowania wiatrami, drudzy piorunami, inni pilnowali roślinności i tak dalej. Czy jest w tym jakaś słuszna podstawa? Jest. Ale daleko nie sięgająca rzeczywistości. Na mocy tego można by przypuszczać istnienie duchów i we wnętrzu ziemi, dla dozorowania zjawisk geologicznych. Duchy te w rzeczywistości nie mieszkają w ziemi, lecz mają nad nią nadzór i nadają kierunek. Kiedyś dowiecie się dokładniej o tych zjawiskach, a wtedy zrozumiecie je lepiej. Duchy przewodniczące zjawiskom natury czy stanowią osobny dział duchów w hierarchii duchowniczej, może są to inne jakieś istoty lub duchy, które byty wcielone na ziemi, które były lub które będą. Duchy te czy należą do wyższych lub do niższych w hierarchii duchowniczej. Zależeć to będzie od tego, czy ich udział jest więcej materialny lub rozumny. Jedne wydają rozkazy, inne wykonywują te rozkazy, te co wykonywują rzeczy materialne, należą zawsze do rodzaju niższego, tak pomiędzy duchami jak i pomiędzy ludźmi. Przy wykonywaniu niektórych zjawisk, jak na przykład burzy, czy działa jeden duch lub też zbierają się one całymi masami, w niezliczonej ilości. Duchy działające w zjawiskach natury czy działają z samowiedzą, na mocy swej wolnej woli, lub też na mocy popędu instynktowego, bez rozwagi. Jedne tak, inne nie. Użyję tutaj porównania. Przedstaw sobie miliardy tych zwierzątek, co powoli wyrzucają na powierzchnię oceanu wyspy albo i całe archipelagi. Czyż sądzisz, że nie ma w tym celu opatrznościowego i że to przeistoczenie powierzchni ziemskiej nie jest koniecznym do zachowania harmonii powszechnej? Są to jednak zwierzęta najniższego stopnia, wykonywające te prace dla siebie i wcale nie podejrzewające, że są użyte za narzędzie Boga. Tak samo i duchy najwięcej zacofane, bywają użyteczne powszechnie, gdy próbują życia, a przed tym, zanim nabiorą przekonania o swej wolnej woli, działają one w pewnych zjawiskach, jako czynniki bezwiedne. Najprzód muszą wykonywać, a później, gdy rozum ich zaczyna rozwijać się, będą kierować i rozkazywać żywiołom świata materialnego. Następnie będą już mogły kierować sprawami świata moralnego. Takim sposobem wszystko wysługuje się, wszystko wiąże się w jeden łańcuch, którego pierwszym ogniwem jest atom, a ostatnim archanioł poczęty z tego atomu. Zachwycające prawo harmonii, którego wasz ograniczony umysł nie jest w stanie pochwycić w całości.